Pod choinką najważniejsze są prezenty. Jedni myślą, że je przynosi Gwiazdor, Dziadek Mróz, Tata Noel. Pewnie najwięcej wierzy w świętego Mikołaja. W moim domu mówiono, że to aniołek ślizguje się do zamkniętego pokoju. Aniołka nie było widać, ale przynosił najwspanialsze prezenty w całym roku. Prezenty spełnionych marzeń. Bo Boże Narodzenie to dzień nadziei i spełnionych marzeń. Nie było go widać, ale można było wpisać do niego list. My bardzo lubimy dostawać prezenty i wierzymy, że nam je aniołek przyniesie. Dlatego naszych wigilijnych gości zapytałem, o co poprosiliby aniołka, gdyby było wiadomo, że tam w górze czytają nasze listy. Drogi aniołku, jesteś uosobieniem dobroci, życzliwości. Użycz i tej życzliwości dla naszego miasta, żeby ludzie względem siebie byli bardziej życzliwi, bardziej wyrozumiali. I to chyba na następny rok bardzo bym Cię o to prosił, żebyś mógł to sprawić. I jeszcze jedno, roztocz swoje skrzydła nad naszym miastem, żeby mniej padał śnieg, bo dla nas śnieg to oznacza dużo kłopotów w tymże mieście, a chcielibyśmy mieć ich mniej. I te pieniądze, które zaoszczędzimy na zbieraniu czy oczyszczaniu miasta ze śniegu, możemy przeznaczyć na przykład na biedne dzieci, które tego bardzo potrzebują. Także bardzo Cię o to, aniołku, proszę. Trzy życzenia do aniołka i tylko do aniołka, bo tylko on jest władny to zrobić. Po pierwsze, żeby spadł śnieg. Jak spadnie śnieg, zrobi się pięknie. Jak będzie pięknie, biało i czysto, ludzie staną się również piękni, a jak się staną piękni, może staną się dobrzy. Jak się staną dobrzy i piękni, będą na pewno mądrzy i wtedy zaczną siebie nawzajem słuchać. Słuchać siebie z uwagą i może zrozumieją, że ta druga strona też ma rację. Jeżeli już to nastąpi, to może aniołek sprawi, że będzie taki błysk iluminacji, który spowoduje, że ludzie zrozumieją, że siedzimy wszyscy na jednej gałęzi już od 3 lat i niezależnie od wszystkich sprzecznych interesów, ta jedna gałąź musi nam służyć i nie można jej podcinać. To jest moje marzenie pierwsze do aniołka i dosyć ogólne. Jest jedno marzenie konkretne, a mianowicie, żeby może się udało uratować wszystkie te książki, które składnica księgarska, jeżeli się jej nie uratuje, jeżeli wspólnym wysiłkiem jej nie uratujemy, będzie musiała oddać na przemiał. Szkoda mi tych książek bardzo. Święty Mikołaju, proszę Cię o cud, który wydaje mi się absolutną koniecznością. Gdybyś mógł sprawić, żeby ludzie w Polsce wrócili do starego, dobrego obyczaju czytania książek, obyczaju zupełnie dzisiaj zapomnianego, nie wiem, może masz szczepionkę, może masz jakiś sposób. Ja bardzo dawno, bo w czasach okupacji, chodziłam do szkoły, która miała taką szczepionkę i zaszczepiła ją swoim wychowankom na całe życie. I dlatego, święty Mikołaju, mam do Ciebie drugą prośbę. Otóż przeszło 100 lat temu. Pomogłeś samotnej, dzielnej kobiecie, Cecylii Plater-Wyberkównie, założyć w Warszawie na Pięknej 24 najlepszą szkołę żeńską. Pomóż nam dzisiaj, byłym wychowankom, tę szkołę przywrócić do życia. I mam jeszcze jedną prośbę. Święty Mikołaj, ta szkoła jest w ruinie. Sypią się tynki. Centralne podwiązujemy sznurkami. Święty Mikołaj, proszę, pomóż z remontem. Dziękuję. Życzenia dla tych dzieci, które muszą być leczone w szpitalu. Pierwsze życzenie, żeby i lekarze, i rodzice chcieli lekarze oddawać, a rodzice zabierać te dzieci, które są w szpitalu tylko na badania, żeby je zabierano na noc do domu,
tylko żeby je zabierano na sobotę i niedzielę do domu, a zwłaszcza żeby zabierano na święta. Słowem, żeby nikt niepotrzebnie nie leżał w szpitalu tylko po to, żeby być w szpitalu. Natomiast oczywiście ci, którzy są ciężko chorzy, którzy muszą być w szpitalu, leczeni, którzy są po operacjach, no to tych oczywiście serdecznie pozdrawiam i tym życzę, żeby jak najszybciej wrócili do domu. W tym roku widziałem uśmiech szczęścia i ogromną radość tych dzieci, które tuliły do siebie różne przytulanki, które szkoła Pro Futura zebrała. Zbieramy podatki. Te podatki powinny wystarczyć na utrzymanie szpitala, na utrzymanie szkoły, a niekoniecznie powinny wystarczyć dostatecznie dużej wysokości na tych, którzy te podatki zbierają i rozdzielają. I jeżeli mamy te podatki chętnie płacić, to musi starczyć pieniędzy dla szpital, a zwłaszcza na szpital dla chorych dzieci. Marzy mi się, żeby w wigilijny wieczór w każdej polskiej rodzinie, każde polskie dziecko dostało jakiś piękny prezent. I żeby te wszystkie dzieci się tak sympatycznie i serdecznie uśmiechnęły i od tych uśmiechów, żeby pojaśniał nasz szary i przygnębiony kraj. Żeby ten uśmiech dziecięcy nagle te Polskę rozjaśnił, żeby udzielił się dorosłym, żeby stali się pogodniejsi, spokojniejsi, żeby pozbyli się złości, zdenerwowania, nienawiści i obaw. I żeby uwierzyli, że jednak może nam wszystkim być lepiej, bo przyszłość Polski zależy od nas wszystkich, od tego, co zrobimy i jak będziemy postępowali. I żeby od tej chwili każdy Polak pamiętał, że o Polskę tak trzeba dbać jako własne dzieci. Szłam Grzybowską i w pewnym momencie czuję, że ktoś mnie pcha. Trochę się przestraszyłam, obejrzałam się w prawo, patrzę, jakieś białe skrzydło. W lewo, drugie białe skrzydło. Ani chybi, myślę, anioł. Anioł mnie pcha do windy, na trzecie piętro, do tej sali, pod choinkę. No więc zrozumiałam, że aniołek pragnie, abym wypowiedziała swoje marzenia i żeby on mógł je spełnić z okazji świąt, żebym znalazła pod choinką coś dla siebie. Więc co to by miało być? To powinna być paczka z czasem. Dużo czasu bym chciała mieć. To znaczy dużo więcej czasu niż mam. Bo ten, co mam, to zużywam na rzeczy takie, które są tak upchane, że po prostu nie ma między nimi odrobiny powietrza. Ja bym chciała troszeczkę powietrza. Chciałabym zrobić sobie manikur, pedikur, uczesać się, popływać, zagrać w tenisa. Ot tak pożyć jak normalna kobieta, a przecież tego teraz robić nie mogę. Więc to są moje marzenia i pragnienia, które właśnie przekazuję aniołkowi pod choinkę. Chciałabym pod choinką znaleźć paczkę z czasem. I dobrze, że jest choinka, bo nie wiem, czy wiecie, że był taki czas na świecie, że wcale nie było choiny, ani jednej. I dzięcioł wyrywał sobie piórka z rozpaczy i płakała wiewiórka, co ma ogonek jak dymiący kominę. Wszedłem tu do studia, zastanawiałem się nad tymi trzema życzeniami do aniołka. I właściwie jest tylko jedno życzenie, które można podzielić na trzy części. Po pierwsze, żeby ten aniołek przyleciał. Po drugie, żeby każdego z nas tak leciutko puknął w głowę swoją czarodziejską różdżką. A po trzecie, żeby to puknięcie sprawiło, że jakby staniemy się świadomi piękna, które nas otacza i
zaczniemy zastanawiać się nad tym w ogóle, co nas otacza, co wieszamy na ścianach, co sobie wieszamy w samochodzie, co nam wisi pod sufitem, jakiego rodzaju lampa. Po prostu zwiększyć tolerancję na sztukę, żeby już Picasso nie był czymś, co oko na uchu i nie do przyjęcia, tylko uwrażliwić nas na sztukę, na ładne obrazy. Prośba prywatna, abym wrócił do formy. Prośba społeczno-zawodowa. Po pierwsze, miejsce do pracy. Po drugie, praca, albo może po pierwsze praca, a po drugie miejsce do pracy. I po trzecie, aby rozumu starczyło. I punkt trzeci to prośba do kraju, tu gdzie żyjemy. Ja nie do końca rozumiem, co się dzieje, ale jestem przekonany, że wybrniemy z tego, nawet nie powiedziałbym marazmu, tylko z tego niezrozumienia. Życzyłbym wszystkim nam sobie i wszystkim nam życzyłbym mądrej krytyki i słuchacza, który by mnie chciał wysłuchać. To by były wszystkie moje życzenia. Życzę sobie, aby święty Mikołaj dał nam coś zupełnie niesamowitego, niemożliwego. Żeby Polacy zaczynali dzień w nastroju optymizmu, w przekonaniu, że chociaż wczoraj niewiele się udało i przedwczoraj były kłopoty, to jednak skoro nienawistne struktury komunistyczne padły, skoro udało nam się być zaczynem w tym wielkim procesie rewolucyjnym w Europie Środkowej, to że uda nam się z pewnością dalej. No ale to wymaga innej rzeczy, bardzo, bardzo trudnej. To znaczy wymaga powołania jakiejś masonerii zdrowego rozsądku, która po prostu ocali nas przed tymi szaleństwami pesymistów i przed tym jadem i czarnowictwem. No czyli życzę sobie właściwie naraz dwóch rzeczy niemożliwych. No ale przecież do świętego Mikołaja kieruje się pobożne życzenia. Trudno myśleć o świętach w oderwaniu od tego, co się obecnie w kraju dzieje, od tej napiętej sytuacji spowodowanej strajkami, od szeregu rewindykacji wysuwanych przez różne grupy społeczne pod adresem rządu. Wydaje mi się, że te trzy dni świąt może wpłyną, powinny wpłynąć na postawę ludzi, na jakiś ich spokojne zrewidowanie swoich żądań, zrozumienie argumentów strony przeciwnej i przyczynienie się do jakiegoś, do zgody narodowej, do wzajemnego zrozumienia i do jakiegoś możliwego spokojnego startu w roku następnym. Czego bym chciał od aniołka na święta? Chciałbym, żeby ten aniołek pokazał się nad Polską tak, jak to się stało grubo przed wojną w pewnym Hederze, gdzie panowała wściekła, namiętna i bardzo głośna dyskusja. W pewnym momencie pod sufitem pokazał się aniołek i powiedział: Pan Bóg prosi, żeby było trochę ciszej. Myślę, że bardzo byłoby dobrze, gdyby aniołek powtórzył to samo nad naszą ojczyzną, gdzie przekrzykują się wszyscy ludzie, którzy, jak sądzą, mają coś publicznie do powiedzenia. Gdzie ludzie obrażają siebie nawzajem i obrażają się. Żeby i w tej sytuacji pokazał się aniołek i powiedział: Pan Bóg prosi, żeby było trochę ciszej, i mógłby dodać: także bardziej pracowicie i mądrze. W czasach, kiedy czesałem się jeszcze z przedziałkiem, bardzo podobał mi się dowcip o dwóch rozmawiających ze sobą facetach przy barze.
jeden pyta drugiego: słuchaj stary, powiedz mi, co ty wolałbyś być, łysy czy głupi? Ona myśli, drugi odpowiada: głupi. Dlaczego? Pyta ten pierwszy. Bo to się mniej w oczy rzuca. I ten dowcip podoba mi się nadal. I o co cię, panie aniołku, jeżeli można prosić, proszę, żebyś mi zostawił umiejętność śmiania się z samego siebie. To jest mi bardzo potrzebne, a ja ci obiecuję, że powodu do tego nie zabraknie. Życzenie do sił nadprzyrodzonych nie może być zbyt konkretne, bo konkretne sprawy sobie sam załatwiam. Chciałbym, żeby moim życiem nie rządził przypadek, żeby sprawy, do których dążę, wychodziły dzięki moim dążeniom, pracy, wytrwałości, zdolnościom. Dlatego moje życzenia nie mogą być konkretne. Co bym chciał. No jest, ich lista tych rzeczy jest taka długa, że nie starczy nam nawet 5 godzin. Może na Starym Mieście, Barbakan, Fan Street, kilka spraw. Długo to nie wychodzi, więc może siły nadprzyrodzone pomogą. Ja mam takie życzenie, które będzie jednocześnie życzeniem dla Nowej Telewizji Warszawskiej. Otóż życzę i Telewizji Warszawskiej, i Nowej, i sobie, żeby w końcu ukazała się ustawa, która pozwoli tej telewizji działać legalnie. Ja jako dziennikarz bardzo tęsknię do takich legalnie działających struktur, ponieważ dużo łatwiej poruszać się, łatwiej wykonywać swój zawód legalnie, więcej czy w sposób sprawniejszy zarabiać. Zyska na tym telewizja i zyskam ja. A jeśli już mówimy o pieniądzach, chciałbym życzyć serdecznie jednemu z warszawskich wydawnictw, żeby w przyszłym roku miało dużo pieniędzy. Przynajmniej tyle, ile jest mi winne. Pod choinkę chciałbym dostać przede wszystkim samą choinkę, bo jeszcze takiej nie mam, ale koniecznie sztuczną, a to z powodów ekologicznych. Chciałbym dostać do tej choinki sztucznej sztuczny śnieg w aerozolu za 30 tysięcy złotych, a do tego sztuczne świeczki i sztuczny ogień. Sztuczne ognie, tak to pana znam. Do tego ciasto świąteczne z powodu obawy przed cholesterolem tylko na sztucznym maśle. I pogryzłbym je chętnie sztuczną szczęką, ale na razie nie muszę. W Kidilandzie przy Placu Konstytucji można by mi kupić dla żartu sztucznego człowieczka, homunculusa, który przyswaja pokarmy i wydala. Ma pieluszkę. To, co zjadł, co mu się włożyło do buzi, potem można zobaczyć, uczciwszy uszy, jego majtka. Prawdziwą naturą człowieka jest sztuka. Sztuka jest na to, by nas denerwować, jak powiada ojciec francuskiego kubizmu, Georges Braque.